Dziś w godzinach porannych rowerzyści wyruszyli na 27. Konecki raj Rowerowy. Uczestnicy wybierali jeden z trzech dystansów, więc każdy znalazł trasę dla siebie. Niemal 130 miłośników dwóch kółek startowało z Sielpi i Końskich. Rowerzyści na Konecki Rajd Rowerowy przyjechali nie tylko z naszego powiatu, ale także z różnych regionów województwa świętokrzyskiego oraz z ościennych województw. Uczestnicy tutaj naszego rajdu tym razem to grupy cyklistów, którzy przyjechali do nas z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego, duża grupa z Przedboża, grupa z Szydłowca i to sympatycy również tutaj z okolic Kielc, ale też duża liczba mieszkańców Powiatu Koneckiego. Ze względu na sytuację epidemiczną, rajd nie miał wspólnego startu, który w tym roku był indywidualny i rozciągnięty w czasie. Uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy. Tradycyjnie, jak na Koneckim Rajd Rowerowej przystało, mamy trzy trasy. Jedna taka dłuższa dla cyklistów, którzy jeżdżą na dobrych rowerach, to jest taka 150 km. No i dwie promujące tutaj atrakcje turystyczne naszej małej ojczyzny, czyli trasa 75 i 35 km. Udało nam się także porozmawiać z jednym z uczestników rajdu. Dlaczego pan w ogóle zdecydował się na uczestnictwo w tym rajdzie? Dlatego się zdecydowałem, ponieważ od kilku lat już jeżdżę, robię to jak to. Kargul mówił, chyba dla zdrowotności, nie? Bo y, rower i, i rajdy piesze i górskie to moje hobby. Rajd został zorganizowany przez PTTK Oddział w Końskich oraz Klub Turystyki Aktywnej Pasat Końskie. Dla uczestników przygotowany został szereg upominków. Każdy otrzymał medal za ukończenie dystansu zgodnie z regulaminem, dyplom uczestnictwa, znaczek okolicznościowy, poczęstunek na mecie, okolicznościową pieczątkę oraz możliwość udziału w loterii fantowej. Ponadto rajd umożliwiał zdobycie punktów do kolarskiej od znaki turystycznej oraz turysty Ziemi Koneckiej.